Zacznę od pytania dość mocno retorycznego. Kto z was lubi się relaksować? Ręka w górę. Kto z was chciałby się dzisiaj zrelaksować? Ręka w górę. O, jest kilka osób. Dobra, spokojnie. Jest takie słowo, które budzi bardzo różne skojarzenia i emocje. Tym słowem jest hipnoza. I ja rzeczywiście zajmuję się hipnozą w różnych osłonach. W hipnoterapeutycznej wersji, ale także w wersji showmańskiej, pokazując ludziom w wariancie hipnozy rozrywkowej fenomeny umysłu. Kiedy mówię o hipnozie, najczęstsze reakcje, które się pojawiają... Hipnoza to pan wyciągasz królika z kapelusza, to nie to. Albo hipnoza pani jak się tasuje te karty, to też nie to. Jest też wersja pod tytułem hipnoza to jest to, co wy tam sobie udajecie, to też nie to. Jest też wersja pod tytułem hipnoza nie mogę patrzeć ci w oczy w takim razie. Ja wtedy zawsze mówię, to w ogóle nie chodzi o patrzenie w oczy i w tym momencie osoba staje się bezbronna, tak pod tytułem, co ja mam zrobić? A tak naprawdę chodzi o zupełnie inny proces. Chodzi o proces, który jest naturalny dla... każdego z was i każdego z nas. Proces, w którym każdy z was uczestniczy każdego dnia. Więc na szczęście są też ludzie, którzy mówią, o, hipnoza, panie, to opowiadaj. To ja wtedy mówię, co ci będę opowiadać, choć ci pokażę. I będę chciał dzisiaj w tej części zaprosić kilkoro z was i tak naprawdę ta część nie jest o mnie, tylko o was. Ale zanim to zrobimy, to chciałbym was przeprowadzić w ogóle przez pewne kwestie tego, czym hipnoza jest, a czym nie jest i jakie mamy na jej temat wyobrażenie. Bo każdy człowiek ma jakieś wyobrażenie i na ogół te wyobrażenia są albo w kategoriach hipnoza to na pewno nie działa, albo hipnoza to znaczy, że człowiek zamienia się w chodzące zombie i traci jakąkolwiek swoją siłę woli, a hipnotyzer wchodzi w głowę tego człowieka i poznaje wszystkie tajne sekrety, a w dodatku jest w stanie rozkazać wszystko, co ta osoba ma zrobić i ta osoba to robi. To kompletnie nie to i kompletnie nie o to chodzi. Stan hipnozy jest całkowicie naturalnym stanem, w który wchodzi każde z was. Nie jest wielką tajemnicą, że ostatnimi czasy narobiłem trochę hałasu, jeśli chodzi o hipnozę. Wreszcie w Polsce, mam nadzieję, stał się to temat bardziej popularny, robiąc dość mocno kontrowersyjny program telewizyjny. Program, który właśnie wzbudzał opinię pod tytułem jedni mówią nie, to jest udawane, inni mówią wu, niesamowite. A to, co my tam zrobiliśmy, w 100% wszystko było prawdziwym doświadczeniem tych ludzi. I będę chciał, żebyście dzisiaj wy mogli również przynajmniej fragmentu tego doświadczyć. Więc będę chciał doprowadzić do momentu, kiedy pokażę wam, o co chodzi z tym zasypianiem na pstryknięcie. No bo ludzie często myślą sobie, no dobra, hipnoza, panie, jak będę się pół godziny relaksować, to odpłynę. Ale jak to zrobić, że pstrykasz palcami, jak ktoś nagle... gaśnie. Więc do tego wątku, mam nadzieję, uda nam się dojść, jeżeli czas nam na to pozwoli. Zacznijmy od tego, co się dzieje z osobą, która jest w stanie hipnozy. Gdybyśmy spojrzeli na to przez pryzmat tego, jak pracuje ludzki mózg, to zmienia się częstotliwość fal mózgowych. Obniża się do tak zwanych częstotliwości alfa albo teta. Również inaczej zaczyna pracować nasza kora przedczołowa, co sprawia, że stajemy się dużo bardziej podatni na sugestie. Również inaczej w naszym mózgu zaczyna pracować część, która zwie się zakrętem obręczy i to sprawia, że na przykład jesteśmy w stanie przed publicznością odciąć się od tego, że halo, przede mną jest bardzo dużo osób i po prostu wejść sobie w ten radosny, bo to jest bardzo radosny świat doświadczania własnego relaksu w stanie hipnotycznym. Natomiast jeżeli spojrzymy przez pryzmat tego, co się dzieje na poziomie odczuwania, przede wszystkim hipnoza jest stanem głębokiego rozluźnienia. Bardzo często występuje w niej tak zwana faza REM, czyli Rapid Eye Movement, ta sama faza, która występuje w stanie głębokiego snu, czyli faza gwałtownych ruchów gałek ocznych pod zamkniętymi powiekami. Bardzo często, praktycznie zawsze, występuje również zmiana tempa i głębokości oddechu. Na ogół jest to spowolniony oddech, ale też nie zawsze tak musi być, natomiast praktycznie zawsze ten oddech się zmienia. To dla nas, hipnotyzerów, jest bardzo cenna informacja, bo daje nam, wasze ciała dają nam odpowiedzi, czy rzeczywiście idziecie w ten proces, w który chcemy was zabrać, czy też nie. Kolejna rzecz to jest uwydatnienie dolnej wargi, jest to związane z fizycznym stanem rozluźnienia, obniżenie częstotliwości fal mózgowych i zwiększanie podatności na sugestie. Tyle mówi teoria, ale jak to jest z tym doświadczaniem? I teraz niesamowite jest to, bo ja pamiętam siebie, jak wiele lat temu zacząłem się uczyć tematu hipnozy i okazało się, że nie trzeba mieć żadnych magicznych zdolności. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, ja nie jestem Harrym Potterem. Nie mam żadnej tajemnej wiedzy, ani żadnych tajemnych mocy, ja tylko wiem, jak z wami rozmawiać i jak się z waszymi podświadomościami komunikować, żebyście chcieli podążyć za tym procesem.
I istnieje bardzo wiele rozmaitych sposobów wprowadzania tak zwanego stanu transu. Parę z nich będę chciał dzisiaj tutaj wam pokazać. To są one wypisane tutaj, ale zanim opowiemy sobie o teorii, myślę, że przydałoby się trochę praktyki. Kto z państwa chciałby zostać zahipnotyzowany dzisiaj? Okej, mamy parę osób. Na początku proponuję prostą grę dla wszystkich z was. Opuśćcie na razie ręce. Chciałbym, żeby każde z was w tej chwili wystawiło swoją lewą rękę w ten sposób, tą częścią dłoni do góry. Lewa ręka jest tam, gdzie kciuk jest z prawej strony, oczywiście, tak to wszyscy wiemy. A prawą rękę w ten sposób. I teraz każde z was, tak jak tutaj siedzisz, zamknij oczy. Po prostu zamknij oczy. I zacznij sobie wyobrażać, że na twoją lewą rękę kładę ci ciężki tom encyklopedii. Pierwszy tom encyklopedii, ciężka książka w skórzanej oprawie, która waży kilka kilogramów, co sprawia, że ta ręka zaczyna stawać się coraz cięższa i cięższa i zaczyna sobie samoistnie i samoczynnie opadać w dół. W tym samym czasie do nadgarstka twojej prawej ręki przyczepiam ci nitkę, która ciągnie się w górę, ponieważ na jej końcu znajduje się balon wypełniony helem. I ta nitka i ten balon sprawiają, że twoja prawa ręka staje się coraz lżejsza i lżejsza i lżejsza i samoistnie i samoczynnie zaczyna się unosić. Coraz wyżej, wyżej, wyżej. No, dokładnie tak. A na lewą rękę kładę ci drugi tom encyklopedii. Jeszcze cięższy od poprzedniego. To już są literki od G do K, to już jest kawał wiedzy, to swoje waży i to sprawia, że twoja lewa ręka staje się coraz cięższa i coraz cięższa i opada coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. A do nadgarstka prawej ręki przyczepiam ci dwa balony wypełnione helem, które ciągną tę prawą rękę samoistnie coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, sprawiając, że ta ręka się unosi coraz przyjemniej, coraz wyżej, coraz łatwiej, coraz pełniej. Uwaga, raz, dwa, trzy, otwórz oczy, zostaw ręce w tej pozycji, w której są. Popatrz na siebie, popatrz na koleżankę, kolegę, zobaczcie, co się dzieje. Osoby, które mają ręce w górze, wstańcie na chwilę, bardzo proszę. Te osoby, które... Śmiało, tak, tak, tak. Ci z was, którzy mają rękę w górze, wstańcie. Doskonale. To teraz z tych osób, które stoją, chciałbym zaprosić jakieś 6-8 osób tutaj do mnie na scenę. O, doskonale. To, co tu się wydarzyło, proszę państwa, to jest tak zwany test podatności. To jeszcze nie jest zjawisko stricte hipnotyczne. To jest zjawisko, które poniekąd wykorzystuje fizykę. Grawitacja dalej działa, więc ręka z łatwością może opadać, ale to jest też zjawisko, które wykorzystuje sugestie. Bo fakt, że jedna ręka się unosi, jest jednakowoż informacją, że twój umysł łatwiej podąża za tym, co było moją opowieścią. I to pokazuje potęgę naszego umysłu i naszej wyobraźni. Nikt z was nie miał na lewej ręce encyklopedii. Nikt z was nie miał balonów przy prawym nadgarstku. A jednocześnie ciało zaczęło reagować tak, jakby to było rzeczywistością. Dzień dobry. Stań sobie, słuchajcie, potrzebuję trochę przestrzeni. Przepraszam operatorów, tak jak mówiłem, trochę zrobimy tutaj rozpierduchę za przeproszeniem na tej scenie. Cześć dziewczyny. Idealnie. To, co za chwilę się stanie, słuchajcie, jeżeli ktoś z was przyszedł do mnie na scenę po to, żeby udowodnić mi, że nie da się ciebie zahipnotyzować, od razu przyznajecie rację. Bo hipnoza nie jest kwestią wywierania wpływu przez siłę, to jest kwestia współpracy. Jeżeli macie ochotę doświadczyć bardzo fajnego, relaksacyjnego stanu i podążycie za moją opowieścią, wówczas staną się bardzo fajne rzeczy. Ja mam jeszcze gorącą prośbę. Dziewczyny, potrzebuję zabrać wasze okulary. Pokażę wam w tej chwili coś, co się nazywa fiksacją wzroku. Osoby na scenie, chciałbym, żebyście teraz znaleźli sobie punkt powyżej linii oczu. Może to być świecący punkt albo jakikolwiek inny punkt. I od tej pory zacznij się w ten punkt wpatrywać. W jeden punkt powyżej linii oczu. I tak jak tutaj stoisz, słyszysz mój głos, jego brzmienie i tempo i patrzysz ten punkt przed siebie, to możesz zdać sobie sprawę, że za chwilę po raz kolejny mrugniesz powiekami, co nie jest zaskakujące, bo tak działa ludzkie oko, ale również możesz zdać sobie sprawę z tego, że z każdym kolejnym mrugnięciem oczy zaczynają stawać się coraz bardziej zmęczone. Tak, jakby były śpiące. I przy tym albo kolejnym mrugnięciu możesz zorientować się,
że powieki stają się ciężkie. Tak ciężkie i tak przyjemnie odprężone, że mają ochotę się zamknąć. Dokładnie tak. A ty możesz im na to pozwolić. Jeden. I dwa. Dokładnie tak. Albo nawet trzy razy. Bardziej relaksując się i odprężając. Możesz cały czas koncentrować uwagę na moim głosie i pozwalać twojemu ciału zacząć się odprężać. I sześć. Mówię do osoby, której barku dotykam. Zrób krok do przodu. Złącz stopy razem. Za moment, kiedy pstryknę palcami, wszystkie twoje mięśnie się rozluźnią, a ty pozwolisz sobie na to, żeby polecieć przyjemnie w stan. O, dokładnie, tak bardzo dobrze. Doskonale. Się czując, rozluźniając, relaksując i odprężając. Kiedy twoja ręka opadnie, wszystkie mięśnie się rozluźnią. Przyściuteńkie mięśnie się po prostu rozluźnią teraz. Okej. Okay. I możesz pozwolić sobie na to, żeby twoje ciało odprężyło się całkowicie teraz. Bardzo dobrze. Sześć. I mówię do osoby, której dotykam teraz. O, doskonale. Złącz stopy razem. Bardzo dobrze. I rozluźnij wszystkie mięśnie. Za moment, kiedy pstryknę palcami, twoje mięśnie rozluźnią się nawet jeszcze bardziej, a ty poczujesz, jakbyś miała polecieć do tyłu. Ale nie polecisz. Jedyne, co się stanie, to kiedy pstryknę palcami, polecisz przyjemnie i głęboko w stan rozluźnienia i relaksu teraz. Rozluźniając wszystkie swoje mięśnie jeszcze pełniej, jeszcze głębiej, jeszcze bardziej. Siedem. I osiem. Doskonale. Mówię do osoby, której barku dotykam teraz. Twoje stopy stają się całkowicie przyklejone do podłoża. Za moment, kiedy pociągnę lekko za twoją rękę, wejdziesz w stan relaksu i rozluźnienia 2, 3, 4 albo 5 razy bardziej głębiej. Gdy to się stanie, zachowasz całkowicie pionową pozycję. Kiwnij głową, że rozumiesz, akceptujesz i śpi. Doskonale. O, właśnie tak, bardzo dobrze. 6, 7, albo nawet 8. Mówię do osoby, której barku dotykam teraz, może sobie usiąść, za tobą jest krzesło. O, właśnie tak. I teraz za moment, kiedy twoja ręka opadnie na twoje udo, rozluźnisz się dwa razy głębiej. Czując się dwa razy, trzy razy albo cztery razy przyjemniej, śpi teraz. Bardzo dobrze. 7 i 8. OK. Mówię do osoby, której dotykam teraz, otwórz oczy. Za moment, kiedy pstryknę palcami, twoje oczy się zamkną, a ty się rozluźnisz w pełni całkowicie i polecisz. O, dokładnie tak, bardzo dobrze. Doskonale. OK. Mówię do osoby, której barku dotykam. Raz, dwa, trzy, otwórz oczy. Chodź, wstań na chwilę. Dziękuję bardzo, wróć na miejsce. Dzięki piękne. 8 i 9. Mówię do osoby, której barku dotykam teraz. Chciałbym, żebyś się odwróciła o 90 stopni. O, dokładnie tak. Złącz stopy razem, doskonale. I teraz za moment, kiedy pstryknę palcami, wszystkie twoje mięśnie się rozluźnią, a ty pozwolisz sobie na... O, dokładnie tak. Bardzo dobrze. Kiedy pstryknę palcami, poczujesz całkowite rozluźnienie, wszystkie mięśnie się odprężą, a ty polecisz do tyłu. O, właśnie tak. Bardzo dobrze. Czując się przy tym rewelacyjnie odprężoną i zrelaksowaną. Moi drodzy państwo, a zatem... Mamy wspaniałe obiekty transowe, hipnotyczne. To zostanie się za chwilę. Za moment policzę od 1 do 3. I każdy z was, tak jak tutaj stoisz, siedzisz albo leżysz, otworzysz oczy i na moment wrócisz do stanu pełnej świadomości. W międzyczasie poproszę o mikrofon do ręki. Od tej pory, za każdym razem, kiedy powiem do ciebie śpi, będziesz wracać w ten stan relaksu, rozluźnienia jeszcze pełniej, jeszcze głębiej i jeszcze bardziej. Kiwnij głową, że rozumiesz, akceptujesz i się zgadzasz. Doskonale. Od tej pory im głośniej wy będziecie bili brawo, tym bardziej oni będą wchodzić w stan transu i będą lepiej zanimowani. Raz, dwa, trzy, oczy otwarte. Cześć Mateusz, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Co się działo przed chwilą?
Ciężko to opisać. Ciężko to opisać. A gdybyś to miał opisać? No tak, jakby się śpi, ale się nie śpi do końca. Jakby się śpi, ale się nie śpi, ponieważ w hipnozie człowiek nie traci kontroli nad sobą. Doskonale, chodź ze mną na chwilę. Stań sobie tutaj. Przyniosę ci rekwizyt. Dzień dobry pani. Chodź, wstań na chwilkę. Super, tak? Bo trzymaj mikrofon i opowiadaj, jak to bardzo super. To znaczy, cześć. W sensie to było tak, że ja robiłam, wiedziałam, że to robię, ale to było jakieś takie dziwne. W sensie... To się właśnie nazywa hipnoza. Opowiadaj. No bo ja ogólnie wiedziałam, że upadnę i że powinno coś mi się stać, ale upadłam tutaj? I teoretycznie powinno coś mi się śpi. Stać, ale nic mi się nie stało i było okej. Okej, okay. To daj rękę w takim razie. Rozluźnij. Mam jeszcze mówić? Przez łokieć. Śmiało, możesz opowiadać, patrz mi prosto w oczy, jeszcze nie odpływaj. Śpi! Ale już nie mam oczy. O, teraz, bardzo dobrze. Ja się nie nadaję. Brawa dla Julki. Przyjemny był ten moment upadku? Był przyjemnie, niesamowite, nie? Człowiek upada i przyjemnie. Zamknij oczy. Za moment, kiedy pstryknę palcami, wszystkie twoje mięśnie się rozluźnią, a ty wejdziesz jeszcze przyjemniej, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej w ten stan. Teraz, o, dokładnie tak, bardzo dobrze. I teraz, kiedy będziesz sobie tutaj leżeć, odprężać się i relaksować, to twój umysł może zacząć robić dla ciebie coś bardzo niesamowitego. Mianowicie twój umysł może zacząć odnajdować w tobie te wszystkie zasoby, które sprawiają, że wiesz o tym, że potrafisz mówić. I że mówienie może sprawiać przyjemność. To, co sprawia, że my się źle czujemy przy wystąpieniach, to jest to, że myślimy, jak nas odbiorą, albo co mam powiedzieć za chwilę. Jedyne, co masz teraz do zrobienia, to pozwolić sobie na to, żeby zaufać sobie samej, że potrafisz mówić. A na razie bądź w tym stanie dalej. No tak, pan podpłynął. Pozwólcie, że wytłumaczę wam proces, który się wydarzył. To, co zaczęliśmy robić, nazywa się fiksacją wzroku, czyli eye fixation. Polega to na tym, że... Poprosiłem wszystkich zgromadzonych o to, żeby znaleźli punkt powyżej linii oczu, zaczęli się w niego wpatrywać. Po czym zrobiłem coś, co nazywa się pacingiem, czyli potwierdzaniem rzeczywistości. Zacząłem opowiadać o tym, że tak jak tutaj stoisz, nikt nie był w stanie tego oprotestować, bo każdy z was tutaj stało. Tak jak mnie słyszysz, nikt z was nie był w stanie tego oprotestować. Tak samo jak słyszysz mój głos, masz pewne myśli, nie pamiętam, co powiedziałem, nigdy się na pamięć nie uczę. Ale potwierdziłem rzeczywistość kilka razy, po czym... Powiedziałem, że twoje oczy zaczną stawać się zmęczone. Skąd wiedziałem, że oczy zaczną stawać się zmęczone? No bo jak patrzysz w górę, to się oczy męczą. To jest tak proste. Więc skoro wiedziałem, że ich oczy się męczą, to tutaj zacząłem dawać pewnych sugestii. Bo ludzki umysł działa tak, że jeżeli dostaniesz sekwencję zdarzeń, które są absolutnie prawdziwe dla ciebie, to umysł z automatu przyjmie, że następne, co się wydarzy, również będzie prawdziwe. I tutaj zaczęła się cała przygoda z wprowadzaniem w stan relaksu wszystkich naszych uczestników. Złącz kolana. Najlepsze jest to, że nie ma żadnego znaczenia, czy teraz słyszysz, bo słyszysz, każdy z was słyszy, co tu się dzieje, czy też nie. Jak wiesz, co się dzieje w procesie, wchodzisz w niego nawet jeszcze łatwiej. Szymon, patrz mi po prostu, śpij. O, właśnie, doskonale. Ty jeszcze nie, do ciebie jeszcze nic nie mówiłem. Mariusz. To mam taką kulkę, to jest piłeczka transu i odprężenia. Jak ją do ciebie rzucę, to w momencie, kiedy ją złapiesz, natychmiast wejdziesz w stan relaksu, twoje oczy się zamkną i odpłyniesz sobie głęboko. Śpi! Aha, to też właśnie śpi. O, dokładnie, tak bardzo dobrze. Na honorowe miejsce. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze się czujesz, to złącz stopy razem. I kiedy pstryknę palcami, to całe twoje ciało się rozluźni. O, właśnie teraz, dokładnie tak. O, przyjemnie się odprężając i wchodząc w stan transu. To, co dzieje się w momencie, kiedy przewracam ludzi, dzieje się bardzo subtelna gra z czymś, co się nazywa ciałem migdałowatym. To jest taka pierwotna część naszego mózgu, która odpowiada za reakcję atak, ucieczka, a czasami za zastygnięcie. To jest ten mechanizm, który dzieje się, jeżeli... Wchodzisz na ulicę i nadjeżdża autobus na przykład. To nie kalkulujesz pod tytułem, ja wchodzę z taką prędkością, autobus jedzie z taką, czy zdążę odejść. Nie, instynktownie uciekasz. Te błyskawiczne indukcje hipnotyczne polegają na tym, że nagle wybijam gwałtownie ciało migdałowate danej osoby z kontroli, a ta osoba staje się podatna na moje sugestie. Stopy przyklejone w dalszym ciągu, śpi. O, doskonale. Bardzo dobrze. I teraz każdy z was, tak jak tutaj siedzisz albo stoisz, chciałbym, żeby każdy z was przywołało w swojej głowie taki stan, który nazywa się dobra zabawa.
albo głupawka nawet. Kiedy powiem ci hasło dobra zabawa albo głupawka, to w wyobraźni pojawi się jakiś obraz, wspomnienia albo wyobrażenia, a każdy obraz musi się przełożyć również na ciało. Więc kiedy pomyślisz o dobrej zabawie albo głupawce, gdzieś w twoim ciele pojawi się wibracja tego stanu, któraś część zacznie wibrować. I będzie wibrować coraz mocniej i mocniej i mocniej z każdym kolejnym oddechem, a ty możesz się zorientować, że ta wibracja to jest taki wewnętrzny chichot, kiedy atomy i komórki twojego ciała się śmieją i uśmiechają do ciebie coraz bardziej, z każdym kolejnym oddechem uśmiechają się coraz bardziej. O, dokładnie tak. Mało tego, możesz próbować to powstrzymać, a im bardziej będziesz próbować to powstrzymać, tym bardziej ten chichot będzie narastać i narastać. Jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Doskonale. Kiedy klasnę w dłonie, stanie się dwa razy pełniejszy i będziesz się chichroć i dwa razy bardziej, i dwa razy bardziej, i dwa razy bardziej, i dwa razy bardziej. Możesz próbować, naprawdę próbować przestać się śmiać. I zorientujesz się, że im bardziej próbujesz, tym bardziej śmiać się będziesz. Zobaczcie, jak prosto możemy zarządzać emocjami, kiedy wiemy, jak to zrobić. Każdy z was ma w sobie potencjał dobrej zabawy. Więc teraz 3, głęboki wdech, 2, sugestie zdjęte i 1, otwórz oczy. Wielkie brawa dla nich. Dobra, słuchajcie. Dwa szybkie pytanka. Kto z was chciałby się podzielić tym, jak się czuliście w tym procesie? O tyle dziwny stan, że wszystko słychać, wszystko się czuje tak, jak się dzieje faktycznie. Przynajmniej tak zakładam. Ja też. Ale nie do końca ma się tak jakby na to wpływ. Znaczy, jest takie poczucie, że jeśli się człowiek bardzo skupi, no to może przerwać, ale tak jakoś nie ma ochoty na to. Bo jest to jest coś, fajnie. Co się najczęściej dzieje w stanie hipnozy, kiedy ludzie mówią, no właściwie mam takie poczucie, jakby to, co w każdej chwili można było przerwać, ale właściwie jest tak przyjemnie, że nie chcę. To właśnie jest hipnoza. Jedna osoba jeszcze, kto się chce podzielić? Jak dla mnie to jest coś świetnego, bo ja na co dzień medytuję i to też mi daje taki spokój jakby w ciągu dnia. Ale znowu, jak pan mi tą hipnozę przedstawił, to naprawdę to jeszcze bardziej oddziałuje na człowieka. I właśnie przed przemawianiem publicznym to może być świetna sprawa. I właśnie tak. Mam do pana pytanie, czy pan to przed przemawianiem tak, robi? Stosuję przy przemawianiu publicznym jak najbardziej. Stosuję hipnozę do pracy ze wszystkimi emocjami. Z pozbywaniem ludzi lęków, z pracą przy wystąpieniach publicznych. Sam sobie robię autohipnozę przed każdym wystąpieniem, przed tym zresztą też. Po to, żeby mieć dobry stan i dobrze się bawić tutaj. Bo jak ja się dobrze bawię, to was wciągnę w tą zabawę i wy tutaj będziecie robili to, co ja chcę, żebyście zrobili, bo w ten świat chcę was zabrać. Więc jak najbardziej stosuję wszystko, co się wiąże z emocjami. Lęki, depresje, rozmaitego stanu, a także trening sportowców, trening muzyków, wystąpień publicznych. A ty jak się czujesz? Dobrze. To się nazywa szczegółowy metaprogram. Wielkie brawa dla naszych gwiazd, słuchajcie. Pora opuścić scenę, bardzo dziękuję. Dobrze, kochani, czas oddać scenę, więc zapraszam naszych gospodarzy. Podobało się? Okej. Okay. Słuchajcie, myśmy po to zrobili program rozrywkowy o hipnozie, żeby pokazać ludziom fenomeny tego, jaką radość mamy w sobie, jaką potrafimy uwolnić w sobie radochę, kiedy puszczą nasze codzienne stresy i zmartwienia.